W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu, jak zmontować roletę mini. Pakiet montażowy składa się z kilku elementów. Mechanizm łańcuszkowy, który wkładamy z jednej strony roletki, oraz zatyczkę rurki, którą wkładamy w drugą stronę roletki. Dwa boczki, jeden z bolcem, drugi z dziurką. Oraz komplet haczyków, taśma rzepowa i komplet taśmy do podklejenia haczyków. Pierwszą rzeczą, jaką musimy ustalić, to to, czy chcemy, żeby mechanizm był, czyli koraliki, po prawej stronie roletki, czy po lewej. Decyduje o tym to, że jeżeli klamka w rolecie na oknie jest po prawej stronie, to mechanizm wtedy dajemy po lewej. I odwrotnie, jeżeli klamkę mamy po lewej stronie, to mechanizm roletki powinien być z prawej. W tym przypadku mamy ustawione, aby mechanizm był na prawą stronę. Jeżeli chcemy, żeby mechanizm znajdował się z lewej strony rolety, musimy przytrzymać w ten sposób mechanizm i przeciągamy koraliki na drugą stronę. I teraz blokada łańcuszka znajduje nam się z tyłu. Aby prawidłowo była założona roleta, blokada łańcuszka powinna być na wysokości obciążnika. Wkładamy mechanizm w rurkę. Mechanizm będzie nam ciężko wchodził z racji na to, żeby nam się później przy użytkowaniu roletki sam nie przekręcał. Robimy to w ten sposób i dociskamy roletką. Z drugiej strony rurki wkładamy taką zatyczkę. I dociskamy. Mamy złożoną roletkę. Teraz kompletujemy boczki. Boczek z bolcem powinien znajdować się po stronie koralików. Boczek z dziurką powinien się znajdować po drugiej stronie. Następnym krokiem jest składanie haczyków. To są haczyki regulowane po to, żeby dostosować grubość haczyka, szerokość rozstawu do grubości okna. Tu mamy takie dwa bolce. Wkładamy delikatnie tą część w haczyk, ale nie do końca, tylko na jeden ząbek. To samo robimy z drugim haczykiem. Następnie haczyk, do haczyka wkładamy boczek. Drugą czynnością, jaką robimy, to jest podklejenie taśmy piankowej. Taśma jest po to, że jeżeli roletkę założymy na skrzydło okienne, żeby nam nie przesuwały się haczyki. Odklejamy taśmę i przyklejamy do haczyka. I to samo robimy w drugim przypadku. Tak złożone boczki z haczykami wkładamy na roletkę z jednej strony i na roletkę z drugiej. Tak przygotowaną roletę zakładamy na skrzydło okna. Ustawiamy roletę tak, aby tkanina po jednej i po drugiej stronie zachodziła tak samo. Ołóweczkiem zaznaczamy miejsca, w którym powinny być haczyki. Z jednej strony
z drugiej strony. Zdejmujemy roletkę. I w tym momencie dopiero odklejamy taśmę. Zakładamy haczyk z jednej, z drugiej strony w miejscu zaznaczenia. I dopiero teraz dociskamy haczyk do ramy. Dociskamy haczyk i dociskamy boczki. Zakładając roletę, pamiętajmy, że ogranicznik łańcuszka powinien być z tyłu na wysokości obciążnika. Wkładamy roletkę. Z drugiej strony bolec wciskamy. Możemy troszeczkę odgiąć boczek i wkładamy. I roletka jest zamontowana.